Panie i panowie, witam, nazywam się Lord Ciacho, oto pierwsze starcie z Borderlands The Pre-Sequel. Gra studia Gearbox Software, trzecia z rzędu, czy jest dobra? Ci z was, którzy oglądali mój ostatni vlog, mogą domyślać się, dokąd zmierza to nagranie. Tak. Solidnie pograłem w tą grę, dłużej niż zwykle, zanim robię pierwsze starcie, ponieważ chciałem mieć naprawdę sprawiedliwe i obiektywne spojrzenie na to. Nie byłem fanem pierwszej i drugiej części Borderlands, bardziej fanem pierwszej części, bardziej mnie zauroczyła. W drugiej zniesmaczyły mnie już wszystkie pakiety DLC płatne, oczywiście, jakie zostały wcierane w moją twarz ze strony Gearbox Software. To mi się bardzo nie podobało, dlatego też zbojkotowałem te pakiety osobiście. Tak jest. Gra Borderlands The Pre-Sequel. Czy jest lepsza od swoich poprzedników? Nie! Już teraz mogę wam powiedzieć, że nie jest lepsza. Według mnie ta gra jest gorsza od Borderlands 1, a sama w sobie powinna być dodatkiem do Borderlands 2, kosztującym mniej więcej niż 5 euro. Takie jest moje zdanie. Dobrze, zanim przejdę do dalszego narzekania na ten temat, przyjrzę się standardowo opcjom dla tych z was, którzy opcji oglądać nie chcą. Jest tutaj adnotacja, kliknijcie sobie w nią i przejdźcie od razu do gameplayu. Dobrze, przyjrzę się opcjom naprawdę pokrótce, nie będę tutaj się rozgadywał, jako że opcje są dosyć dobrze opisane, to trzeba przyznać, że menu jest dobrze zrobione. Wszystko jest jak najbardziej jasne, także zaprezentuję je jedynie pokrótce. W menu gameplay wszystkie opcje potrzebne do rozgrywki i interakcji z innymi graczami, jeżeli gramy w trybie online. Ja nie gram w trybie online, ponieważ szczerze wam powiem, że gracze tacy przypadkowi mnie irytują i bardzo często niemożliwe jest wykonywanie misji z nimi razem w sposób logiczny i grzeczny i wartościowy to jest. Audio, trzy suwaczki do odpowiednich parametrów dźwięku, bardzo fajnie, możemy sobie włączyć, wyłączyć napisy. Player callouts. Szczerze, nie wiem co to jest, nigdy się z tym nie spotkałem. Push to talk, gra obsługuje własny protokół Voice over IP. Super fajnie. Mute audio on focus low, znaczy, że jak na przykład grę zminimalizujemy, to ją wyciszy. Nie działa. Troszkę ścisza, ale nie wycisza. To jest duża różnica. Wideo. Tutaj sporo opcji PC-towych, typowo PC-towych, także no, widać, że przynajmniej pod względem menu się delikatnie postarano. Jasność, wielkość i rozmiar i skala naszego interfejsu. Field of view, suwaczek mój ulubiony, jeżeli chodzi o opcje gier PC. Tutaj do 110, moja preferencja 120, no niemniej jednak nie będę się już czepiał tak nisko brakującej wartości, o tak powiedzieć, tak, nisko brakującej wartości. 110 mi również odpowiada. Rozdzielczość ekranu, window mode, czy też full screen mode. V-Sync wyłączyłem dla tej gry, ponieważ nie widzę absolutnie żadnej różnicy z włączonym, a wyłączonym, więc skoro nie widać różnicy, po co przepłacać, tak jest. Frame rate, tutaj bardzo dużo dziwnych opcji. Ja mam ustawione na unlimited, ale możemy sobie zablokować do 120, no okej, rozumiem, tylko nie rozpoznaję tak to do końca mojego monitora. Ja mam monitor 144Hz. No dobrze, okej, mamy też, zablokować sobie możemy do 72. Bardzo dziwna wartość, nieprawdaż? 60, okej, normalnie. 50, też dziwna wartość, nieprawdaż? 30, no okej, plus dla hardkorowców, którzy na PC tak grają w 30 FPS-ach. I tutaj najdziwniejsze, 22 do 62. Ostatnio, kiedy grałem w coś przy 22 FPS-ach, było to jakieś 15 lat temu i wtedy to było normalne. Dzisiaj to nie jest normalne. Dzisiaj normalną na PC jest co najmniej 60 FPS. Wzwyż. Tak, dobrze. Filtrowanie anizotropowe, ślady po pociskach. Szczerze, różnicy nie widać. Medium, normal, high. Tak wygląda to tak samo źle. Foliage distance, czyli dystans, w którym, na który jest, odległość, na której jest rysowana grafika. Jakość tekstur. Jakość tekstur jest jakością w samą w sobie, że tak powiem sarkastycznie. Do tego przejdę później, a będę dużo o tym mówił w przypadku tej gry. Game detail, ambient occlusion, depth of field, FXAA, view distance, physics, FX. Physics, chyba efekty physicsa to jest najlepsza rzecz w tej grze tak naprawdę, jedyna poprawnie działająca rzecz w tej grze.
Texture Fade, Colorblind Mode, no i ostateczna dobra opcja pomagająca ludziom, którzy mają trudności z rozpoznawaniem kolorów. Bardzo mnie to cieszy, przynajmniej w tym przypadku. Pomyśleli. Pomyśleli również w przypisywaniu układów sterowania. Możemy sobie tutaj wszystko ustawić do własnej woli, według własnych preferencji, przypisać klawisze klawiatury, tak jak chcemy, przemapować, zmapować, wymapować, pomalować. Tak, to mi się podoba, tutaj narzekał. Nie będę. Oczywiście, jak to bywa w przypadku serii Borderlands, po wciśnięciu klawisza N mamy dostępne opcje sieciowe. Możemy grać online z wykorzystaniem tylko naszych przyjaciół, online tylko i wyłącznie za zaproszeniem. Możemy stać się publiczni, możemy grać po LANie, możemy grać absolutnie offline. Ja w tej chwili będę grał sobie solo, bo tak, bo w tą grę też można grać solo, aczkolwiek sprawia to dosyć często spore trudności przy skalowaniu się. Spore trudności, może inaczej. Spore trudności z poziomem trudności. Tak jest. Może uda mi się to wyjaśnić troszkę później. Oczywiście mamy tutaj już przedsmak downloadable content, czyli Borderlands The Pre-Sequel Season Pass. Tak, kupuj w ciemno, kupuj teraz, daj im swoje pieniądze. Nie wiesz co jest? Bierz to gówno. Yeah, take the shit, motherfucker! Nie mam nawet zamiaru. Nie, dziękuję, nie. Nie po tym, co ta gra sobą reprezentuje. A co reprezentuje? Przekonajmy się sami. Gdzie tym razem jesteśmy i kim my tym razem jesteśmy? Oczywiście możemy wybrać sobie, jak to zwykle bywa w przypadku Borderlands, jedną z czterech postaci. Ja wybrałem sobie Claptrapa. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, jest to mały, wkurzający robocik, który został stworzony tylko i wyłącznie do jednego celu – otwierania drzwi. Tak, jest to najzabawniejsza postać. Sarkazm, ironia i cynizm, które towarzyszą rozgrywce przy użyciu tej postaci, są niepowtarzalne, nie do zastąpienia. Reszta postaci jest dla mnie bardzo, bardzo nudna. Strasznie. Tak. Jestem w mieście, które zwie się Concordia, na księżycu Elpis, który to księżyc krąży sobie wokół planety Pandora, znanej fanom, czy też osobom grającą w Borderlands 2. Właśnie z Borderlands 2. Tak. I co my robimy w Borderlands The Pre-Sequel? No cóż, robimy to co zwykle. W serii Borderlands biegamy od punktu A do punktu B, mordując wszystko, co nam stanie na drodze, okazyjnie ginąc jakieś 15 razy na minutę i przemieszczając się pomiędzy punktami zapisu gry. Tak, tak to strasznie konsolowo brzmi, bo tak to strasznie konsolowo wygląda. Punktowe zapisy, jestem ich absolutnym przeciwnikiem, uważam, że są durne. To jest PC i to można by wykorzystać moc tego PC, tak? Co dodano właściwie tutaj? Dodano to. Niską grawitację. Tak, niską grawitację. Dodano niską grawitację. Dodano oczywiście jeden gadżet. W ekwipunku mamy tak zwany OZ Kit. Ci z was, którzy oglądali mój vlog, wiedzą mniej więcej o co chodzi. Troszkę marudziłem na ten temat, troszkę tutaj nieścisłości fabularno-mechanicznych było na samym początku tej gry. Jednakże Gearbox Software wyszło z tego w ten sposób, że OZ Kit nie umożliwia tylko i wyłącznie oddychania w próżni, ale umożliwia właśnie te podwójne skoki. Proszę bardzo, do tego celu wykorzystujemy też ten tlen. Umożliwia także tak zwany Batslam. Możemy się wbić w przestworze i uderzyć naszym tyłkiem o posadzkę, jeżeli jesteśmy otoczeni przez przeciwników, i zadać im jakieś minimalne obrażenia. Czy też ich troszkę odepchnąć, potraktować ich jakimś żywiołem. Widzicie, mam level 22, troszkę w tą grę pograłem, troszkę się tutaj pomęczyłem, przemęczyłem. Chcę po prostu zaprezentować wam ją najuczciwiej, jak się tylko da. Dobrze, przejdźmy do spraw czysto mechanicznych, technicznych. Mamy rok 2014, jest to trzecia gra z serii. Mimo wszystko gra działa przy wykorzystaniu 32-bitowej architektury i DirectX 9.0c. Tak. Wszystko, co widzicie, to są efekty przy wykorzystaniu DirectX 9.0c.
Tak, to bardzo na początek mnie zniesmaczyło, odepchnęło. A już pomyślicie sobie, a co się czepia, dlaczego się czepia? Przecież to jest ten wyjątkowy art style tej gry, tak? No faktycznie, no oczywiście, gra ma swój własny wyjątkowy... I mi się, kurwa, broń nie chce przełączyć. Wyjątkowy art style, jak najbardziej. Oferuje bardzo ciekawe środowiska i z daleka wyglądają one imponująco, prawda? No, bardzo fajnie z daleka to wszystko wygląda. Tak, tylko że z bliska... Z bliska to wygląda jak kupa rozmazana na ścianie. Tak. To są tekstury w wersji PC. Są najwyższe ustawienia naturalnie. To są tekstury, którymi to się chwali Gearbox Software. W przypadku 4K. Tak to tak reklamowali też tą grę. Gra działa świetnie, obsługuje rozdzielczości 4K. Jeżeli miałbym monitor 4K i widział taką teksturę na nim, to by mi chyba oczy wypadły. Wypadłyby mi oczy. To byłoby jednym wielkim, cholernym pikselem. To jest tragedia. Po prostu. Absolutna. Paskudne. Wszystko jest tutaj, jak widzicie, nawet w przypadku tego słupa, którego tutaj... No, jest wiele przypadków, jak widzisz na każdym kroku, ale to nawet są kilka tekstur, które nawet do siebie nie pasują. Nałożone na siebie, tak? Takie niedoróbki widać naprawdę... Na każdym kroku, spójrzcie na to. To jest po prostu... Żałosne, Gearbox Software. To jest po prostu absolutnie... Żałosne! Dobrze. Może... Przydałoby się tutaj troszkę pobiegać, zabrać jakąś misję skądś, gdzieś, jakoś i coś wam tutaj zaprezentować, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście... Najlepszym elementem Borderlands The Pre-Sequel dla mnie są postaci, z którymi wchodzi się w interakcję, tak? Czyli bohaterowie, od których odbieramy misję, czy też bohaterowie, którzy są naszymi, że tak powiem, fabularnymi pomagierami. Te postaci są fajnie zrobione, głosy aktorskie są dobrze podłożone, nie mogę na to naprawdę narzekać. Gra implementuje taki ciekawy, dodatkowy system, który może mi się tutaj uda pokazać, jeżeli to znajdę. O, tak, znajdę. Jest coś takiego jak Grinder. Co to znaczy, że możemy sobie wrzucić trzy bronie, tak? Tak, trzy bronie tego samego koloru, znaczy tego samego rodzaju, czyli na przykład białe, niebieskie, zielone, purpurowe, czy też żółte, jakie tam mamy. Możemy je przemielić za wykorzystaniem tak same z siebie, bądź możemy dorzucić walutę, która się tutaj nazywa Moonstone. Za Moonstone dokupujemy sobie różne upgrade'y, za Moonstone, które... To wszystko oczywiście wypada z mobów, z przeciwników. Możemy dokupywać sobie, otwierać też jakieś... ściśle zamknięte skrzynki, które znajdziemy w świecie gry, oferujące bardzo rzadkie bronie czy jakieś elementy ekwipunku. Ja nie wykorzystam w tej chwili Moonstone'ów, bo mi ich szkoda. Mam ich 117, zaledwie. Troszkę się tutaj uzbierało. I proszę bardzo, i dzięki temu wyskakuje nam lepsza jakaś broń. Tak? Także ten system akurat Grindera mi się bardzo podoba i oferuje większe szanse na zdobycie czegoś godnego. Tu jest standardowo, oczywiście mamy automaty Markusa z bronią, proponujący broń dnia i takie tam dalej, jak to było w przypadku innych części Borderlands. Nic tutaj nie ma dziwnego, nic tutaj wyjątkowego, nowego nie ma. Dokupujemy sobie amunicję, granaty, rodzaje granat i tak dalej, i tak dalej. Możemy oczywiście zmienić sobie wizualizację naszych postaci. Proszę, troszkę inne tutaj skiny, które oczywiście zdobywamy na drodze progresu w grze dzięki mordowaniu czy też questom. Zależy jak leży. Mnóstwo kolorów, całe mnóstwo kolorów, które często różnią się tylko i wyłącznie jakimiś takimi, subtelnymi detalami. Tak naprawdę, zresetować swoje własne skille możemy. Mówiąc o skillach, może przejdźmy, zaprezentuję menu skille. Proszę bardzo, oto są nasze skille. Moja postać jest prawie
całkowicie rozbudowana, tak naprawdę zdobywanie leveli do poziomu, zdobywanie doświadczenia do poziomu 20 nie było jakoś tak specjalnie trudne, szło to jakoś jak po maszle, te misje. Potem jednak zaczęły się schody, ponieważ zaczęło brakować mi odpowiednich misji z odpowiednią punktacją doświadczenia. No, tworzy to pewien problem, ale o tym za chwilkę. Mamy tutaj w przypadku oczywiście każdej z postaci 3 podklasy. Tak? W przypadku Claptrapa mamy Boomtrapa, I love you guys, i to sobie wziąłem, właśnie musiałem to wziąć, to mnie najbardziej rozumie. I love you guys! To jest typowy Claptrap, daje to nam różne bonusy, różne buny w czasie walki. Tutaj można by gadać o tym godzinami, ja tu tylko prezentuję, a nie recenzuję, także reszta należy do Was. Ciekawa sprawa, tak jak w przypadku Borderlands 2, mamy tak zwane Badass Rank i Badass Tokeny. Te Badass Tokeny zdobywamy podczas wypełniania tutaj takich challenge'ów, tak, założeń. Tak, coś tam zabić w jakiś sposób odpowiednią ilość przeciwników, czy dokonać pewnych tam czynności i wtedy zdobywamy sobie jeden Badass Rank. Możemy to przetworzyć na token. Te tokeny umożliwiają, Badass Ranki właściwie dają nam tokeny, to źle trochę powiedziałem. W każdym razie, te tokeny przetwarzamy sobie na dodatkowe nagrody w postaci takich stałych statów, statystyk. Tak? I jest to całkiem przydatne, może zaprezentuję. Tu redukuje na przykład odrzut broni, zwiększają obrażenia wywoływane z broni, zwiększają nam maksymalne zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Jest tego całkiem dużo, jest to losowane mniej więcej losowo. Co tu jeszcze, proszę bardzo. I ostatni. Dobrze, niech będzie w ten sposób. Troszkę tego mi się tutaj uzbierało. Bardzo dobrze. Tak, mamy tutaj listę naszych questów. Questy, które są jeszcze nie odgadnięte. I tutaj dochodzimy do poziomu trudności. Jak widzicie, poziom trudności w tej grze polega na pobieraniu odpowiednich questów. Tutaj mamy te nieodkryte, które są w danej lokacji. I szczerze wam powiem, nie wiem jak je odkryć. Nie wiem jak je odkryć. Idę na tą mapę, na tej lokacji i nie widzę, jak to słowo daje odkryć. Mamy także tutaj quest fabularny, trudność TAF, ciężka na level 24, ja mam level 22. I tutaj tworzy się problem, ponieważ kiedy idę tam na levelu 22, ginę na jednego strzała. A mój ekwipunek, moja tarcza, jak można zaraz tutaj mogę pokazać, wcale nie są takie słabe. Są to całkiem fajne, całkiem mocne przedmioty, które pozwalają wyżyć w świecie gry i znieść całkiem spore obrażenia. Jest. Dobrze, może pójdę zatem do jakiejś lokacji i zaprezentuję wam, jak wygląda sama gra, sama walka. Titan Flats, udajmy się do Titan Flats i odkryjmy sobie jakiegoś questa, ale to mi się bardzo podoba. Iwiha! Tak, to skakanie w niskiej grawitacji. Muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawy element. Szkoda, że w poprzedniej części tego nie było. To jest bardzo, bardzo ciekawy element. Niska grawitacja. Dobrze. Tyle zabawy, przejdźmy do Triton Flats, tak jest. Hurra! Tutaj, jak widzicie w prawym górnym rogu ekranu, mamy taką mapkę z wykrzykniczkami. Język polski trudno być. Te wykrzykniczki to są nasze dodatkowe questy, które sobie możemy pobrać. Może przyjrzę się na początek mapce, zobaczę gdzie to dokładnie jest. Aha, mamy coś tutaj. Dobrze, weźmy sobie za to pojazd. Gra oferuje mi, przynajmniej do tej pory, nie wiem czy taka jest zależność, jeżeli chodzi o całą grę, dwa rodzaje pojazdów, może je zaprezentuję. To jest Stingray, jest tak jakby motorek poduszkowiec i Moon Buggy. To jest dwuosobowy pojazd i tylko i wyłącznie dwuosobowy. Także jeżeli gramy w tą grę we czwórkę, z czterema kumplami, musimy sobie wziąć tutaj dwa takie, że tak powiem, po dwa takie pojazdy, bo nie możemy się wszyscy wpakować do jednego. No nic, ten jest mój ulubiony. To jest taki fajny, jest taki szybki i jest taki zwinny. I może sobie skakać w ten sposób. A jest, i to jest bardzo fajne.
To jest chyba najlepszy element tej gry, że można sobie tak fajnie poskakać i nie ma tutaj jakichś takich ograniczeń. Sprawia rzeczywiście, że gra... odnosi się po prostu wrażenie, że gra jest otwarta, że jest otwartym światem. Nie jest otwartym światem. Co więcej, mam spore zastrzeżenie do physicsa. Widzicie, w tej chwili FPS-y spadły na łeb, na szyję. Totalnie. O, teraz już się unormowały, ponieważ odsunąłem się od źródła, w którym były efekty physics. To jest straszne w przypadku tej gry. To jest naprawdę straszne. Bardzo, bardzo daje to popalić. Muszę tutaj przyznać również, że to nie jest tak, że mam dupy sprzęt, ponieważ mam dedykowaną kartę do physicsa. Bardzo mocną kartę dedykowaną physicsowi. Mimo wszystko dzieje się tak, jak dzieje się. Bardzo też ciekawe, że zwykle te efekty dają się we znaki, kiedy poruszam się właśnie pojazdem. Na piechotę nie wydaje się to być takie irytujące. Także też dziwna rzecz, że najlepszym sposobem na zdobywanie doświadczenia i levelowania w tej grze właściwie nie jest robienie questów. Nie jest robienie questów, aczkolwiek muszę przyznać, że są to dobrze zaprojektowane questy i Gearbox Software zadbało o to, żeby były jak najmniej powtarzalne. Wiele z nich jest bardzo, bardzo unikalnych. Tak, w wielu przypadkach trzeba po prostu coś tam ubić, coś tam wybić. Ale w wielu przypadkach są to unikalne questy i są one bardzo zabawne. Gra oferuje też bardzo dużą gamę zabawnych błędów, takich jak ten. Używam swojego lasera elektrycznego. Tak, jest to jedna z nowych rodzajów broni, jakie gra oferuje. Dodanie laserów i shotgunów laserowych i właściwie to chyba właściwie tyle, tak szczerze wam powiem. I FPS znów poleciały na łeb, na szyję, ponieważ physics. Przecież na ekranie nawet nie dzieje się nic takiego, co by mogło sprawić, że FPS-y mi zjedzie, tak? Oczywiście, że nic takiego się nie dzieje. Aż odpaliłem unikalną moc Gun Wizard. To mi się też bardzo podoba w przypadku Claptrapa, tak zwany Gundalf. To jest świetne. Powiem wam szczerze, naprawdę, szczerze, bez owijania w bawełnę. Jedynym pozytywnym aspektem tej gry jest Claptrap. Ten mały robocik ratuje całą grę przed absolutną porażką. Co nie znaczy, że kupiłbym ją. Naprawdę, za obecną kwotę, za pełną kwotę nie kupiłbym tej gry. Nie. W życiu nie wydałbym pieniędzy na tą grę, zwłaszcza jeżeli chodzi o całą ilość płatnych dodatków DLC, które będą skierowane w naszą stronę. A ten promień dalej tu jest. On dalej tu jest, no cóż, no... Okej. Dobrze, weźmy sobie questa i postaram się wam zaprezentować jakiegoś questa. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Zwykle są ciekawe. To też jest taki dobry aspekt tej gry. Dobrze. Racing! Hurra! Pobić rekord. You should look that word up. Nobody can handle pop racing better than the Loon Stalker. Or to look at it another way, you suck and I'm better. Whatever. I'm the best and all. Get yourself a moon buggy and prove me wrong. Yeah. W książce zauważysz, że duża część bohaterów w tej grze, z którymi przyjdzie nam wchodzić w interakcję, to dzieci. Dzieci są na księżycu. Ja. Moon buggy! Co jest właściwie, co jest takie... Co jest najlepsze do ścigania się? Jaki kolor jest najlepszy do ścigania się? Najlepszym kolorem do ścigania się jest różowy. Zostanę różowy? No ten taki mniej więcej jest różowy, dobra. I'd love to see you wipe the floor with him. So would everyone else who's ever met him. Head over to the start line. Let's see what you can do. The countdown will begin once you're at the start line. Kick it in the gut soon as the beacons light up. Beat the kid's lap time and rub the grub's face in it. Lame.
Tak jest. You can catch the loon stalker. Check that. If you also beat him on the first go at it, I'll give you even more credits. Show the little darling who's boss. Yeah. Dobrze, wyścig. Initiating countdown. 5, 4, 3, 2, 2.5, 2.25. Skurczyli. And then one go. And they're off. O, żeż w mordę. No w mordę. Ach, nie lubię wyścigów. Nie lubię wyścigów. Naprawdę, nie lubię wyścigów w takich grach. Są irytujące i są głupie. Bo nigdy nie wiesz, w którą stronę pojechać, tak naprawdę. To już jest oblane. Szczerze powiem, jadę do następnego. Może jakąś następna misja będzie ciekawsza. To mi się absolutnie nie podoba. Nie, to trzeba sobie zostawić na potomności. Niech to zostanie. Tutaj przy okazji pozwiedzamy sobie troszkę Elpis. Otoczenie wygląda ciekawie, muszę przyznać. Szkoda tylko, że w tak niskiej jakości jest zrobione, jak już wcześniej wspomniałem. A niska jakość tekstur wszędzie jest widoczna, niestety. Naprawdę, wszędzie. I to boli. To naprawdę boli, bo w przypadku PC można by to zrobić dużo, dużo ładniej. Ale niestety... Nie zrobili tego dużo ładniej, ponieważ postanowili wykorzystać zasoby z Borderlands 2, zdaje się. W zdecydowanej większości. Tak, no proszę, popatrzcie na tą tekstury podłoża. To jest żałosne. I za to biorą pieniądze. Rewolucja. Okej, znów dzieci. Po raz kolejny dzieci. Fire weapon by się przydał, tak? Nie chce mi się mieć fire weapon. Szczerze wam powiem. Nie chce mi się mieć fire weapon. Wezmę sobie shotguna, bo jest weselszy. Okej. Utknąłem. Dobrze, super. Utknąłem w teksturze, fajnie, okej, git. Dobrze. Wezmę sobie jeszcze raz. I pofrunę w tamtą stronę. Mam znaleźć... plakaty rekrutacyjne. Jest to misja na czas. Nienawidzę misji na czas. Naprawdę, nienawidzę misji na czas. Zapewne się nie uda wykonać tej misji na czas. I będę bardzo zirytowany przez to. No go, 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 go. Dobra, mamy 4 minuty. 4 minuty, 5 lokacji, super. No, to jest jakiś bliższy. Dobrze. Gdzie mam zanieść ten plakat? Gdzie mam zanieść ten plakat? Na górę, tam iść na górę, dobra. Tutaj możemy wykorzystać sobie nisko grafitocję i właśnie w ten sposób sobie skoczyć. No i gdzie mam to dać? Jasna cholera. Okej. Okay. Jeden jest. Tak, efekty fizyka bardzo fajne, walka bardzo fajna. Gdyby jeszcze tylko te FPS-y nie spadały przy włączonym fiziksie w tak tragicznie porąbany sposób. Then she scurried back to her parents' mansion on Themis.
I guess some people just aren't cut out for cutthroat politics. Oh, that sounds violent. Sorry. Oh, yes! That looks sweet right there! One more to go, but do hurry. Someone just put out biscuits. Dobrze, są, mamy 2,5 minuty i 3 punkty. Which isn't really what you want when you're starting a revolution. By the time she was having her first latte, I had already read and annotated several political articles. Kolejnym irytującym aspektem tej gry, co bardzo często mi się przytrafiało, to wrogowie przenikający przez ściany, przechodzący przez ściany i starający się nas zabić z częstym dobrym skutkiem. Jak wspomniałem, kolejna... No za jasna cholera! No nie działa! Aha, miałem to usunąć po prostu. W takim razie. Okej. Okay. Palę się teraz. Niecałe 2 minuty. Spalić plakaty przeciwników dodatkowo. I to wszystko w 4 minuty. No, noż w mordę. Bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Pewnie się nie uda. Zobaczymy. Ja żebym był jakoś negatywnie nastawiony w tym przypadku. Noż, kurde, jedźżesz ty. Łajzo. Ale może się nie udać, ponieważ jest minuta 20 sekund. Okej. Oj, coś mi się zdaje, że muszę iść tutaj. Iść tutaj, tak, tutaj muszę iść. Czy jest jakaś nikła szansa, ponieważ zostanie mi rozwieszenie tylko jednego plakatu. Tak jest, wiii. To jest dobry aspekt gry. Claptrap i niska grawitacja. I tyle. 45 sekund, 45 sekund. Won. Won. Uda się, uda się. Udało się. Zniszczmy to działo. Oczywiście kolejna taka, właściwie jedna z takich nieścisłości, o których chciałbym wspomnieć. O, właśnie, to jest właśnie to, o czym mówię. Proszę. No, wyjdziesz jeszcze raz spod tego, spod tej ściany, spod tej tekstury? Wyjdziesz? Wyjdziesz sobie jeszcze? No, już nie wyjdziesz, bo już jesteś martwy. To jest. Kolejny taki aspekt. W grze niby, jeżeli gralibyśmy ludzką postacią, jakokolwiek. Oczywiście potrzebowalibyśmy tlenu, aby przejrzeć na powierzchni Księżyca, tak, w tych otoczeniach bez atmosfery. Jednakże, aby to się stało, musielibyśmy chyba się zatrzymać na 10 minut, nic nie robić. Dlatego, że z każdego przeciwnika praktycznie wylatuje butla z tlenem. To po pierwsze, proszę, tam jedna wyleciała, to znowu. Wylatuje butla z tlenem, to raz. A po drugie, co 10 metrów mamy tak zwane studnie z tlenem, które są oznaczane w postaci takich małych niebieskich kropek na naszej minimapce i służą właśnie temu celowi, do natlenienia się. Zatem tak, nie ma tutaj żadnej konsekwencji w związku z tym i nie czuję się tego zagrożenia uduszeniem się, że tak naprawdę, no nie czuć tego. Naprawdę, nie ma czegoś takiego. Zatem no dla mnie jest to wielka nieścisłość i powinno to być rozplanowane w inny sposób. Że troszkę bardziej hardkorowo, aby to zagrożenie życia było bardziej namacalne, a nie istniało tylko w postaci jakiegoś zamysłu Gearbox Software. No niestety, tak to wygląda właśnie w tej chwili. I nie podoba mi się to. Jest to irytujące. Wygląda tanio. Działa tanio. I nie ma tutaj tak naprawdę nic, co by wskazywało na zawartość wysokiej jakości, czy na high definition. Nie, nie, ani troszkę. To jest po prostu Borderlands 2 z dwoma rodzajami broni więcej,
i z obniżoną grawitacją. Markus też nie ma tutaj co zaoferować, tak naprawdę sprzedam ten cały bajzel i myślę, że udam się w stronę zachodzącego słońca. The Voyage of Captain Chef. Może przyjrzę się temu questowi jeszcze w takim razie. Oddajmy sprawiedliwość, przyjrzyjmy się czemu. Do głównego questa, którego, na który kieruje mnie marker, jeszcze nie podążam. Ze względu na to, jak wspomniałem wcześniej, mam za niski level. Jak tylko bym tam wszedł, jest to walka z bossem, jest jednym z bossów, zostałbym po prostu zamordowany, na strzał bym zszedł, zginął. Co oczywiście powoduje masę frustracji, niezadowolenia, zniesmaczenia, zwać jak zwać. Wiadomo, o co chodzi. To jest właśnie to ciekawe, w cudzysłowie oczywiście, ciekawe skalowanie poziomu trudności. Jeżeli nie masz odpowiedniego levelu, nawet się tam nie pchaj, bo będziesz ginął. Non stop. Raz po raz. Okrutnie. Jakie w takim razie rozwiązanie, wyjście z sytuacji? Grinding! Tak. Trzeba grindować, trzeba farmić, trzeba nabijać. Takie rozwiązanie. To może być dobre. O, przynajmniej normalny poziom trudności. No, dobre. Dobra ilość punktów doświadczenia. Super. I'm Captain Chef, and I've just discovered this move. It's most essential I lay claim to it before someone else does. I brought the flag. King Greg likes it when you plant a flag, but royal protocol requires me to stand to attention and salute whilst it's being raised. Can't do two things at once, I'm afraid. So if you can retrieve it from my travel case and hoist it for me as I stand here, well then, hey presto, this whole place becomes the property of King Greg. Tak, jeden z zabawniejszych questów. Zdecydowanie mam odzyskać jego flagę, wciągnąć ją na maszt, podczas kiedy on będzie saltował do flagi. Good show. Now here's the flag pearl. Go ahead and mount good old King Greg's colors. Dobrze. I should warn you, these jolly foreigner types are prone to take umbrage when you discover somewhere they're already living. Not that drinking mud is much of a life, what? Good job for them I showed up. Hoist the flag for King Greg. Huzzah! Będę mógł właściwie wam pokazać jeszcze teraz, jak zmieniłem ten pistolet, pokazać wam kolejny, trzeci interesujący nowy aspekt tej gry, to broń zamrażająca. Tak, możemy zamrozić przeciwnika, który to się może rozbić na drobne kawałki i przy okazji też to ładnie wygląda. To jest dobre, to jest zabawne. Mam go bronić podczas gdy on salutuje do flagi. To jest jeden z takich pozytywnych wariackich questów, które naprawdę mi się podobają. Proszę bardzo, zamrożony. Tego rozbić. Rozbiliśmy, proszę bardzo. To jednak, może Batslama pokażę? Batslama? Pokazałem Batslama. Tak, raz Batslam. Batslam, i to właściwie tutaj robimy. Skaczemy, uderzamy dupą o posadzkę, strzelamy i przemieszczamy się od punktu A do punktu B. Tak jest! Borderlands, the pre-sequel. Ostatecznym interesującym elementem tej gry, który tak naprawdę mnie przy tym wszystkim trzyma, to wątek fabularny. Tutaj fani serii Borderlands mogą się ucieszyć, ponieważ gra ta wyjaśnia, jak Jack stał się tym złym Handsome Jackiem, tym złym charakterem, z którym walczymy w Borderlands 2. Tutaj z nim współpracujemy. Przynajmniej póki co. Jest bohaterem.
Cudowne spadki FPS-ów. Cieszę się, że ten pan sobie salutuje i sobie tam brzęczy, podczas gdy ja walczę o przetrwanie i walczę też z pieprzonym spadkiem FPS-ów na każdym cholernym kroku. Zaraz zginę. Jest atakowany. Co mam zrobić? O, ty! Podeprzeć go miotło. Dobrze, pomóżmy. Pomogłem mu. Będzie dobrze. To jest niezła. To jest jedna z lepszych misji właściwie. A, to jest zabawne. I now declare this whole place the property of King Greg. A i za to dostaliśmy skórkę i doświadczenie i pieniądze i level 23. W takim razie przy okazji zaprezentuję rozdzielanie punktów skill pointów przy levelowaniu. Przyjrzyjmy się tylko temu, co ten świr jeszcze tutaj odstawi. Ale prawie sobie odstawi. I tak sobie po prostu zniknął i tak. Tak już, a tam jest jeden z przeciwników, który się unosi w powietrzu, bo się zbugował. I się unosi w powietrzu, bo tak, czemu nie? Tak, dobrze. Przejdźmy zatem do ekranu levelowania postaci. Mam jeden skill point, jak tutaj widać. Mogę go przydzielić do którekolwiek z tych punktów. Każdy z tych punktów jest podzielony na odpowiednią ilość poziomów i przydzielonych skill pointów. Tak, czyli w tym przypadku mogę przydzielić 5, przydzielam tutaj 4. Dopiero kiedy przydzielę odpowiednią ilość, czyli maksymalną, mogę przeskoczyć do następnego poziomu. I tak to wygląda, proszę Państwa. Pozytywne aspekty tej gry. Reasumując, kończąc to nagranie. Tak. Niska grawitacja, to że można sobie tutaj naprawdę skakać, nadaje to wrażenie otwartości świata i przemieszczać się możemy tutaj naprawdę szybko. Bronie zamrażające, które pozwalają nam rozbijać zamrożonych przeciwników na drobne kawałeczki. Bardzo fajne. Bronie laserowe o bardzo, bardzo dużej mocy, bardzo dużym zasięgu. Również bardzo pozytywny aspekt. Shotguny laserowe, czy też to shotguny, które były też dostępne w poprzedniej części, tak, sprawiają wiele, wiele satysfakcji. Tutaj właściwie przy okazji mam tutaj z pewną z unikalnych broni, które mógłbym sobie, o proszę bardzo, ZR1, jedna z broni, które mi wypadły legendarnych chyba, o proszę, o jaki ładny jest, o proszę bardzo, o, można by to sobie przy okazji przetestować. Tak, bronie zdecydowanie pozytywny aspekt tej gry. Dodatkowy, zabawne questy, zabawne misje, one są naprawdę dobrze skomponowane, bardzo przemyślane i zadbano o to, żeby były jak najmniej powtarzalne. Postaci są bardzo zabawne, często sarkastyczne, często cyniczne, co osobiście uderza w mój gust, w mój styl życia, że tak powiem, i nadaje to specyficznego smaczku w tej grze. Klimaty ogólnie bardzo, no ładne, nie mogę powiedzieć, bardzo ładne. Jednakże, to jak się prezentuje to wszystko z bliska, tak jak wspomniałem już nieraz, jest żałosne. Muzyka bardzo mi się podoba, stylizowana, powiedział troszkę na lata 90. Tak naprawdę. I jest według mnie bardzo dobra, że dobrana do klimatu reszty gry, również efekty dźwiękowe, efekty specjalne, o, jak to ładnie kroi, są bardzo fajnie dobrane, efekty wizualne nie są złe, nie mogę tutaj
powiedzieć czegoś złego o nich, że tak za bardzo. Także w tym przypadku się postarano. Tak jednakże, jak już wspomniałem na samym początku, w życiu nie zapłaciłbym za tą grę pełnej kwoty. Gra jest wybrakowana pod wieloma względami. Jest tutaj wiele, wiele zużytych zasobów użytych w poprzednich Borderlandsach, co jak wspomniałem już nieraz i wiem, że się powtarzam, ale muszę o tym powiedzieć głośno i często. Zasobów użytych w poprzednich częściach tekstów, czy też animacji, przestarzałych animacji, które bardzo, bardzo często wyglądają żałośnie. Dajmy na to animacja samego Jacka, który jest tutaj jedną z głównych postaci, z którymi wchodzimy w interakcję. Wygląda jakby biegł w zwolnionym tempie i przemieszczał nogami po posadzce w miejscu. Tak to właśnie wygląda i to nie tylko on, wiele, wiele postaci, które zauważyłem, mają takie bardzo tanie, niedorobione animacje. Przeciwnicy przenikają przez ściany, przez obiekty i bardzo często prowadzi to do naszej zguby. Bardzo często sami my możemy strzelać przez ściany, przez obiekty, przez szyby, tudzież tak samo możemy zginąć. Elementy, które mi się tutaj nie podobają i których nienawidzę, kolejne punkty i save'u. System zapisu tej gry jest tak cholernie archaiczny, że nie mieści się to w pale. Są tylko i wyłącznie punkty. Co się stanie, jeżeli w takim razie zginę w takim tutaj miejscu? Tak? Zostanę odesłany na drugi koniec mapy do poprzedniego punktu zapisu gry. Co jest ciekawsze w tym przypadku, zachowam na przykład zdobyty ekwipunek, zachowam zbroję, zachowam zdobyty level. Tak to pokrótce właśnie wygląda. Kolejna rzecz, system questów. Jak jest rozwiązany system questów? Idź, wziąć. To zajmuje dużo więcej czasu niż wykonanie samego questa, a potem idź i go oddaj. Co zajmuje drugie tyle, co wykonanie samego questa. Kolejny archaiczny aspekt tej gry. Sprawia to, że nuda się rozwija. I mnie się to nie podoba. Nie podoba się to mnie jako doświadczonemu graczowi. Nie podoba się to mnie jako fanowi poprzednich części Borderlands, który to liczył naprawdę na implementację jakichś nowych rozwiązań, czegoś, co potrafi tej grze być bardziej wyjątkową niż tylko styl grafiki i wariackie questy. Tak, także powtarzam raz jeszcze, gra nie jest zła, jeżeli chodzi o swoje pierwotne założenie, czyli jako shooter FPS z elementami RPG. Tak, pod tym względem jest okej, można powiedzieć, wystarcza dobrej zabawy, dobrej rozgrywki, dużo wybuchów, przeciwników, z którymi możemy się w cudzysłowie pobawić. Wszystko to jest jednak ubrane w bardzo przestarzałą architekturę i powinno być tylko i wyłącznie dodatkiem do Borderlands 2, a nie grą samą w sobie. Ponieważ to jest za mało jak na grę samą w sobie. Tak, zdecydowanie. Ja jestem pod tym względem zawiedziony. Kupić? Powiem tak. Nie kupić. Poczekać, ponieważ jestem pewien, że w przeciągu następnych kilku miesięcy przyjdzie nam być uraczonymi Game of the Year Edition, zawierającą wszystkie dodatki płatne, wszystkie DLC. Tak. I to jest najrozsądniejszy krok, jeżeli chodzi o tą grę. Jedyny, właściwie logiczny krok, z mojego punktu widzenia. Mam nadzieję, że w nadchodzących patchach poprawią problemy z fizyksem i z drastycznymi spadkami FPS-ów. I to by było na tyle, panie i panowie. Borderlands The Pre-Sequel. Tak to wygląda. W stanie obecnym, tak to wygląda, w stanie naturalnym, bez żadnego kłamania, bez żadnego ściemniania. Dziękuję za uwagę, polecam się na przyszłość, mówił Lord Ciacho, do zobaczenia ponownie.